Witam dzisiaj z mojego super wyjątkowego studio sport pogłoski transferowej, trochę o transferach, bo bardzo mi się wczoraj ten temat spodobał, a o tym w sumie nigdy za bardzo nie gadałem, więc sobie teraz pogadam. Dzisiaj pod lupę wezmę ligę angielską, to znaczy Premier League i sześć ostatnich drużyn poprzedniego sezonu, czyli Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United i Arsenal, sorry, i oczywiście Arsenal. I lukniemy, co tam słychać w Beniaminku Nottingham Forest, bo jest to dosyć, no, interesujące. Słuchajcie, Manchester City, wiadomo, najwyższy, nazwisko, które wczoraj totalnie wyleciało mi z głowy, nie wiem czemu, Erling Haaland, 60 banieczek, to jest top nabytek, no to jest chyba zresztą top nabytek tego okienka, razem chyba z Mané, który przyszedł do Bayernu, ale o tym za chwilkę. Oraz bramkarz Stefan Ortega, który, słuchajcie, przybył do Manchesteru City z Arminii Bielefeld, za Friko. Więc gratulujemy Manchesterowi City, świetnego bramkarza. Zobaczymy, jak jego losy potoczą się dalej. Odeszli z takie top podejścia w Manchesterze City na ten sezon. Na razie to Pedro Porro, który odszedł do Sportingu Lizbona. Koita Kura, chyba dużo nie pograł, do Borussii. I Fernandinho, niestety Fernandinho opuszcza Premier League. Odchodzi do Atletico Mineiro, do Brazylii. Dziękujemy Fernandinho za wiele wspaniałych lat cudownej gry w Premier League. No i szkoda, że odchodzi. Dobra, dalej mój kochany Liverpool, słuchajcie. Liverpool, no to chyba generalnie nie muszę mówić, topowym zawodnikiem, który się pojawił jako napastnik, ewentualnie ofensywny pomocnik, będzie Darwin Nunez, 75 banieczek. A, sorry, jeszcze w Manchester City nie powiedziałem o tym, że przeczytałem taką fajną pogłoskę, że Calvin Phillips z Leeds United ma się za 50 banieczek pojawić. Oraz Mark Cucurella z Leicester City również o wartości rynkowej 28 milionów. No, zobaczymy, co z tego będzie. Ale powiem szczerze, że Mark Cucurella to byłoby solidne, jeżeli nie wzmocnienie, to na pewno uzupełnienie składu City, bo jest to kawał defensywnego pomocnika. Świetny piłkarz, swoją drogą. Dobra, wracam do Liverpoolu. Nunez to już wiadomo. Fabio Carvalho, słuchajcie, z Fulham. I Calvin Ramsey z Athletic. Z Aberdeen za 5 milionów i Fabio Carvalho za 6 banieczek. Generalnie tacy zawodnicy troszeczkę na ogony, czyli na końcówki spotkań oraz na mecze Pucharu Ligi, Pucharu Anglii, może na jakieś tam też końcówki meczów, słabszych tych meczów Ligi Mistrzów. No i te najważniejsze ubytki Liverpoolu na ten sezon póki co, to mam nadzieję, że tyle. No wiadomo, Sadio Mane, 32 miliony, Bayern Monachium, to wszyscy wiedzą. Takumi Minamiro, który przychodzi do Monaco za 15 milionów. Monaco zresztą ma dużo kasy, bo sprzedali wiadomo kogo, do Realu. I Marco Grujic, środkowy pomocnik, za 9 banieczek przechodzi do FC Porto. I słuchajcie, jeśli chodzi o aktualne pogłoski, to Divock Origi ma odejść do Milanu. Ale co jest ciekawe, dzisiaj przeczytałem, że Marco Asensio jest łączony z Liverpoolem, więc zobaczymy, czy coś fajnego z tego wyniknie. No mam nadzieję w sumie, że tak, no bo Marco Asensio, jak mnie patrzeć, to jest przecież kawał świetnego piłkarza. Prawy napastnik. Na pewno nie tak dobry jak Mané, ale ciut moim zdaniem lepszy jak Diogo Jota, więc Marco Asensio automatycznie wskakuje obok Salaha na szpicę. Przynajmniej obok Nuneza na szpicę. Salah, przypuszczam, lewy ofensywny pomocnik. Tak by to przynajmniej moim zdaniem mogło wyglądać. Słuchajcie, Tottenham, bo w Tottenhamie naprawdę dzieje się wiele w tym sezonie. Więc Richarlison, spory transfer z Evertonu za prawie 60 milionów. Ives Bissouma, słuchajcie, zasila również Tottenham, środkowy pomocnik. Zresztą obaj są środkowymi pomocnikami. Więc tak, świetni zawodnicy, generalnie bardzo dobre wzmocnienia. Zresztą póki co na razie z Tottenhamu nikt ważny nie odchodzi. Ivan Perisic, przecież jakby nie patrzeć, też również świetny pomocnik, lewy tym razem. I Fraser Forrester z Southampton, sorry, zawiechę złapałem. I Fraser Forrester, słuchajcie, to są ci zawodnicy, którzy już zasilili Tottenham,
A jeśli z tych zawodników, którzy odeszli, to był Cameron Carter-Vickers, który wzmacnia Celtic Glasgow za 7 milionów. Także dziękujemy mu również za grę w Premier League. No i dobra, i słuchajcie, i Chelsea, bo Chelsea, no mnóstwo zawodników. Najpierw zacznijmy od tego, którzy odeszli. Lukaku odchodzi na razie na rok na wypożyczenie. No dla tych, którzy nie wiedzą, Lukaku, no kawał napastnika, kawał top 5 napastników świata moim zdaniem. To, że on się nie sprawdził w Chelsea, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Antonio Rudiger, słuchajcie, do Realu Madryt. Anders Christiansen, chyba koniec kontraktu, więc po prostu na razie szuka klubu. Jake Kirk-Salter, powiem szczerze, że tego zawodnika za dużo nie widziałem w grze, również odszedł do Queen's Park Rangers. I dany Drinkwater, również na koniec kontraktu, na razie bez klubu. No i dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o pogłoski a propos tego, kto mógłby zasilić Chelsea, to temat Strakosza z Lazio. Wartość rynkowa 7 milionów. Jest to, słuchajcie, bramkarz, zobaczymy. To ciekawa sprawa. Raheem Sterling, o tym chyba wczoraj mówiłem, ma zasilić Chelsea. Jego wartość rynkowa 70 milionów, wiek 27 lat. Zobaczymy. Nathan Ake ma z Manchester City zasilić Chelsea. Zobaczymy. Klaus. A, to jest ciekawa rzecz. Kepa Arrizabalaga, czyli ten swojego czasu najdroższy bramkarz świata, który wcześniej grał w Athletic Bilbao, który za niebagatelną sumę chyba 80 banieczek przeszedł do Chelsea, ma odejść do Francji, do Nice, do Nicei, więc zobaczymy. Taka jest pogłoska. Matthijs de Ligt z Juventusu, może środkowy obrońca, no też kawał zawodnika, to byłoby świetne wzmocnienie. Adrien Rabiot, o proszę, środkowy pomocnik, również z Juventusu do Chelsea, zobaczymy. Hakim Ziyech ma odejść do Milanu. Milan Skriniar, Słowak, słuchajcie, 27 lat, wartość rynkowa 65 milionów. Również mógłby zasilić Chelsea. Zinchenko, o tym też się mówi. Zinchenko ma zasilić z Manchester City. Lewy obrońca Manchester City. Rafinha z Leeds United. No, zobaczymy, to też byłoby świetne. Prawie na pasji w każdym razie, byłoby świetne wzmocnienie. Proszę bardzo, Kalidou Koulibaly, 31 lat, środkowy obrońca z Napoli do Chelsea, o tym się też mówi. Sergiej Milinkowicz-Savic, również do Chelsea, byłoby ciekawie. I uwaga, największa byłaby ta bomba, chyba, znaczy na pewno by to była top 3 bomb tego letniego okienka transferowego. Cristiano Ronaldo do Chelsea, środkowy napastnik, 37 lat, zresztą zawodnik, który może grać chyba na każdej pozycji. O tym zawodniku chyba dużo mówić nie trzeba. To jest po prostu Cristiano Ronaldo. Więc byłoby to świetne wzmocnienie Chelsea. Chodzi o to, że Cristiano Ronaldo nie chce grać w United ze względu na to, że United generalnie nie będzie w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów, a w Lidze Europy lub w Lidze Konferencji, nie pamiętam, chyba w Lidze Europy. Więc on po prostu chce grać w Lidze Mistrzów, ma swoje jakieś tam ambicje i ja to doskonale szanuję. Słuchajcie, w każdym razie do Manchester United na razie przybyli nikt, czyli czekamy na wzmocnienia. Odszedł Paul Pogba, odszedł Jesse Lingard, odszedł Dean Henderson, odszedł do Romy Nemanja Matic i odszedł Edison Cavani. Generalnie zawodnicy w większości cholernie, przepraszam za słowo, przepłacani. No i dobra, i wejdźmy sobie na moją ulubioną pozycję pod tytułem pogłoski, a jest ich 9. Więc tak, a jeśli chodzi o zawodników znanych, słuchajcie, Frankie de Jong, o tym się bardzo dużo mówi, o tym się mówi bardzo dużo, ponieważ z tego co mówi Transfermarkt, korzystam ze strony Transfermarkt, żeby nie było, to nie są moje indywidualne jakieś poszukiwania, nie, to jest po prostu na łatwo sobie to biorę, ale lubię sobie pogadać do telefonu, więc czemu nie. W każdym razie, słuchajcie, Frankie de Jong z Barcelony do Manchester United, wartość rynkowa 60 milionów, 75% tego, że może tam przejść. Szkoda, bo bardzo lubię, szkoda jakby tak się stało. Paul Pogba ma przejść do Juventusu, ale Paul Pogba już jest jakby poza kontraktem, więc jest wszystko jedno. Słuchajcie, Antony świetny 22-letni prawy napastnik Ajaxu, on naprawdę dobrze grał w Lidze Mistrzów, strzelił wiele ważnych bramek, świetna gra w Eredivisie holenderskiej, więc byłoby to na pewno fajne wzmocnienie, tym bardziej, że aktualny trener Manchester United jakby, słuchajcie, jest byłym trenerem Ajaxu, więc tak naprawdę chyba wie, po kogo wezwać. Eric Bailly do Fulham. Lisandro Martinez, o proszę, środkowy obrońca, 32 miliony euro wartości rynkowej, również do Manchester United.
Czyli Den Haag chce jakby cały ten swój zaprzęg zawodników ściągnąć do United. O proszę, jest taka pogłoska, że Cristiano Ronaldo, 37, to już mówiłem, również się o niego zgłosiło Napoli. Dzisiaj to coś takiego wskoczyło. I Bayern Monachium. Takie jeszcze dwie pogłoski, że Bayern Monachium, Napoli i Chelsea to są te kluby, do których aktualnie z tego co widzę Ronaldo może przejść. No dosyć ciekawa sprawa. Będziemy śledzić to dalej na pewno. Słuchajcie, Arsenal. Arsenal wykonał jakby kilka bardzo ważnych transferów. Fabio Vieira, wiadomo, z FC Porto. Kawał ofensywnego pomocnika. Na pewno z marszu ruszy w Premier League, jestem przekonany. Słuchajcie, Marquinhos, który São Paulo wzmacnia, prawy napastnik oczywiście, za 3,5 miliona euro. I bramkarz, tak na ogony, w sensie te mecze Pucharu Ligi, Pucharu Anglii, ewentualnie nie, może jakiś słabszy mecz Ligi Mistrzów. Z New England wzmacnia Chelsea. Top odejścia na razie Arsenalu, oczywiście Arsenalu. Guendouzi, 11 milionów, przechodzi, słuchajcie, do Marsylii. Mavroponos zasila, kogo on zasila? Stuttgart, sorry, nie znam tego herbu, to jest Stuttgart za 7 milionów euro. I Alexandre Lacazette, czyli jakby środkowy napastnik, kawał zawodnika, duża historia, Premier League, do Olympique Lyon. No i pogłoski, słuchajcie, jest ich, sorry Boże, co ja mówię, sorry. Pogłoski, jest ich aż 5, więc wiadomo. Również się mówi o Lisandro, widzę, Martinezie w szczegółach awansu transferu do Arsenalu, nie tylko do Manchester United. Słuchajcie, Raul de Tomas, zawodnik Espanyolu, środkowy napastnik, 25 milionów euro wartości rynkowej, również jest łączony z Arsenalem. Rafinha również jest łączony z Arsenalem, widać, nie tylko z Chelsea. Hector Bellerin, o proszę, Hector Bellerin, prawy obrońca, wartość rynkowa 20 milionów euro, może zasilić Atletico Madryt, o tym też widzę się mówi. No i Grimaldo, słuchajcie, Grimaldo, 26 lat, lewy obrońca. Wartość rynkowa 20 milionów euro może również wzmocnić drużynę Arsenalu, a jest to zawodnik oczywiście Benfiki Lizbona. Dobra, słuchajcie, zobaczymy co z tym Nottingham Forest w ogóle jeszcze, bo to jest w ogóle fajna sprawa. Nottingham Forest, słuchajcie, z tego, o proszę, to jest, słuchajcie, Beniaminek Premier League, który nie grał w Premier League już od, chyba nie umiem tego tak na szybko sprawić, ale myślę, że spokojnie kilkanaście albo nawet 10 lat, zakładam. Już wykonał fajny transfer. O proszę, a więc Taivo Avini, który grał w tej chwili w Unionie Berlin, ale on grał w Anglii, z tego co pamiętam. Czekaj, zobacz, on mi się wydaje z Leicester City kiedyś grał, zobaczmy. Kurde, on był nawet też zawodnikiem Liverpoolu, sorry, kurde. On grał, bo on przecież rzeczywiście był zawodnikiem, on góro grał w rezerwach Liverpoolu. Taka mała zaćma. Dean Henderson, Dean Henderson przychodzi na wypożyczenie. A zobaczmy w ogóle, ile Dean Henderson sobie pograł w ostatnich latach w tym Manchesterze United. Otóż, słuchajcie, w Manchesterze United pograł całkiem sporo. Na poziomie Premier League pograł 49 spotkań, ale to dlatego, że grał w drużynie Sheffield United. I dlatego rozegrał tyle spotkań. Nie grał w Manchesterze United. Ale nie, wiecie co, sorry, nie umiem tego po prostu w tym momencie sprawdzić. Także, sorry, aczkolwiek tak, zasilił Nottingham Forest na zasadzie wypożyczenia z Manchester United. Dobra, i zobaczmy, jakie są tutaj pogłoski związane z tym. Niakate, który miałby przyjść, środkowy obrońca, 18 milionów, 26 lat, Francuz, przepraszam, zawodnik FC Mainz. W ogóle sporo zawodników z Bundesligi, widzę, przychodzi teraz ma ewentualnie przychodzić do Premier League i jest to dobry jakby kierunek. I zawodnik, prawo obrońca, 22-letni Francuz Julian Biancon, prawo 4 miliony z Struła ma również zasilić. No dobra, słuchajcie, a w ogóle zobaczmy co tam w tych największych klubach. Zobaczmy w ogóle co słychać w Barcelonie. O, to jest ciekawe, bo nie chcę mi się gadać o Barcelonie, o Boże, nie chcę mi się gadać, słuchajcie, o Premier League, La Liga. Nie chcę mi się gadać o Lewandowskim, bo o tym już mówią wszyscy i to jest po prostu już, to już jest po prostu no ile można. To czy Lewandowski przejdzie, czy nie, w tej chwili naprawdę serio chciałem, żeby on zasilił tą Barcelonę, ale w tej chwili jest mi to tak totalnie obojętne, że tak. No i dobra, słuchajcie, jedziemy do Barcelony, zobaczmy, słuchajcie, tej Barcelonie. Otóż, słuchajcie, jeśli chodzi o transfery Barcelony, w tej chwili to.
Brak nabytków na razie. Odszedł Dembele, wiadomo, nie. Odszedł Dembele, odszedł Dani Alves, szkoda, bo to jednak był fajny gość. Chyba 38 lat, słuchajcie, a grał dalej na poziomie tych nastolatków i 20-parolatków. Świetny sportowiec, no świetnie się prowadził. W każdym razie, słuchajcie, Felipe Coutinho ostatecznie przychodzi do Aston Villa, ale to już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy. No i zobaczmy pogłoski. Jules Koundé, nie wiem jak się nazywa, Jules Koundé, Francuz, wiadomo o kogo chodzi, środkowy obrońca z Sewilli, wartość rynkowa 60 milionów. Good luck with that, jeśli chodzi o to. Kurwa, to coś mi się przekrzywiło. Sorry. Mój studio sport jest na taśmę klejącą, więc wędowo. Kto tu jeszcze? Robert Lewandowski, dobra. Frankie de Jong do Manchester United. Bernardo Silva, widzę, że również jest łączony z Barceloną. Rafinha jest łączony z Barceloną. I Samuel Umtiti do Stade Rennais, 28-letni zawodnik. Ja nie bardzo wiem, co poszło nie tak w karierze tego gościa, bo mógł naprawdę wiele więcej osiągnąć z Barceloną. No i zobaczmy, co tam słychać w Realu. Real to jest pełna profeska, jeśli chodzi o prowadzenie transferów, kadry. To są zwycięzca Ligi Mistrzów, więc o czym my tutaj rozmawiamy. No i dobra, słuchajcie, no wiadomo, że drugi albo trzeci najważniejszy transfer tego sezonu, tego okienka transferowego, Aurelien Tchouaméni, 80 banieczek, kupiony z Monaco, wiadomo. Antoni Rudiger, to już mówiłem, przychodzi z Chelsea. To podejścia, słuchajcie. No, Isco odszedł na razie bez klubu. Gareth Bale przechodzi do Los Angeles z FC i Marcelo również odchodzi. Ja nie wiem, czy Marcelo nie skończył kariery, ale tego to nie wiem. No i słuchajcie, zobaczmy sobie jeszcze pogłoski. Luka Jovic do Fiorentiny, a ja myślałem sobie, że to jest pewne. Tuke Fusa Kubo, słuchajcie, do Espanyolu. Tak? Czy to jest do Espanyolu, czy gdzie to jest? Przepraszam, do Realu Sociedad. Boże, co ja gadam. Ma przejść do Realu Sociedad. Powiem szczerze, że nie słyszałem o tym piłkarzu jeszcze. Marco Asensio, prawy napastnik, mówiłem. Mam nadzieję, że przejdzie do Liverpoolu, bo jest to kawał piłkarza. Również niestety, z tego co widzę, Marco Asensio jest łączony z AC Milan. A wchodząc na jego profil, zobaczmy. Tak, dwa kluby są bardzo zainteresowane tym zawodnikiem. Milan i Liverpool. Także, no zobaczmy, co tam słychać w Milanie swoją drogą. Jako że to mistrz Anglii, pełny szacun do tego klubu, zobaczmy. Czekajcie, bo ta strona nie do końca jest taka. Dobra, muszę to po prostu wpisać w wyszukiwarkę. Milan. Zobaczmy, co się tam w Milanie dzieje. O kurde, już 20 minut prawie gadam. No dobra, trudno. Słuchajcie, Inter. Wyszukiwarka na Transfermarkt naprawdę, słuchajcie, jest dramatyczna. Dobra, sorry za zawiechę. W międzyczasie, czekajcie, AC Milan pisze. Jak nie wskoczy, to trudno. A nie, słuchajcie, mogę jeszcze wejść tak. Transfery, pogłoski. Serie A, o jest, dobra. Dobra, to jeszcze Serie A se pogadam, jak już filmik trwa. No bo czemu nie? Jest. AC Milan, o dobra. Słuchajcie, na razie nabytki to Alessandro Florenzi z AS Romy za 2,7 miliona. No w sumie to niedużo. Odchodzą, Zlatan odchodzi, słuchajcie. Zlatan odchodzi z Milanu, 40-letni napastnik. I co w ogóle z nim dalej? Zlatan Ibrahimowicz, słuchajcie, bez klubu na razie i jest łączony z nikim. O, to w sumie szkoda. Dobra, Ligę Włoską i Ligę Hiszpańską sobie zostawimy jeszcze trochę na później. Tymczasem, słuchajcie, życzę Wam miłej niedzieli i tak dalej. Za chwilkę jadę zwiedzać Brukselę. No, tak sobie musiałem pogadać dzisiaj o pogłoskach transferowych. Trzymajcie się, czołóweczka i do zobaczenia, hej!